Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę robił pomiar kompresji tutaj w tym skuterku, w tym silniczku, czyli Honda Pantheon 125 dwusuwik 98 rok. Moi drodzy, ten skuter ma już 25 lat, także nie spodziewałbym się tutaj jakichś super wysokich osiągów, jeśli chodzi o kompresję silnika. Serwisówka podaje, że ma być tutaj 15,7 bar aż, mierząc na ciepłym silniku. Bo generalnie jest tak, jeżeli serwisówka nie podaje, czy robić na ciepłym, czy na zimnym, to robimy przeważnie na ciepłym silniku. Także jadę rozgrzać maszynę, to wystarczy tak przejechać 3-4 km i powinno to wystarczyć. Jak przejadę, tutaj pokręcę się troszeczkę w okolicy, to pojadę do domu i tam będę robił już ten pomiar. Teraz wam powiem tak pokrótce, co trzeba zrobić, jak to wygląda. I wiadomo, trzeba mieć manometr. Warto go wcześniej sprawdzić gdzieś na sprężonym powietrzu, czy on dobrze pokazuje. Na przykład mój zaniża pół bara, także do pomiaru dodam sobie pół bara. No i moi drodzy, koniecznie trzeba mieć, szczególnie przy takich małych pojemnościach jak tutaj, trzeba mieć wężyk lub taką rurkę aluminiową, która na końcu ma zaworek Schradera. I moi drodzy, to jest bardzo ważna sprawa, bo jeżeli tego zaworka nie mamy, no to powiększa się nam jakby komora spalania i przez to ten pomiar wychodzi zupełnie niewiarygodny. Różnie to może być, 20, 30, nawet do 50% różnica w pomiarze, także moim zdaniem to jest konieczna sprawa. Można kupić taki wężyk do manometru, który ma od razu już ten zaworek zamontowany tam na końcu. Ja taki wężyk właśnie mam. Jak się mierzy tą rurką aluminiową, to też trzeba koniecznie się zaopatrzyć, żeby ta końcówka miała ten zaworek. Te zestawy chińskie, takie za 50-60 zł, manometry są w miarę ok, ale właśnie tam nie ma w tym wężyku i w tych rurkach aluminiowych nie ma tego zaworka. Więc taki pomiar, moim zdaniem, przy tak małej pojemności lub przy 50 to jeszcze gorzej. Nie ma sensu. Im większa pojemność, tym ten błąd pomiaru będzie mniejszy, także w samochodzie można się pokusić o mierzenie takim właśnie zestawem bez tego zaworka. Kiedy warto robić taki pomiar? Wydaje mi się, że przy zakupie używanego skutera, czy motocykla, czy samochodu nawet, warto się w taki manometr zaopatrzyć i taki pomiar zrobić. Jest to takie w sumie badanie mało inwazyjne, więc sprzedający powinien się bez problemu zgodzić na takie coś. Bo tak naprawdę nic tam nie demolujemy, wystarczy może odkręcić jakąś jedną osłonę i na tym się kończy. Warto też sprawdzić dla siebie, w jakiej kondycji mamy silnik. Można się troszeczkę rzeczy dowiedzieć przy okazji takiego pomiaru. Ja to robię głównie dla was i dla siebie też, bo przyznam się szczerze, że takiego pomiaru w tym skuterze nigdy nie robiłem. Także powiem wam, że bardzo jestem ciekaw, ile to wyjdzie. No tak jak mówiłem, skuter ma 25 lat, także nie spodziewam się tu ciśnienia rzędu tam powiedzmy 15 czy 15,7, tak jak serwisówka podaje. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ile tutaj jest. Jak kupowałem ten skuter, nie sprawdzałem wtedy ciśnienia, przyznam się szczerze. Także jestem ciekaw. Co do samego pomiaru. Pasuje mieć w miarę czysty filtr powietrza. To jest pierwsza rzecz. Sprawny, dobrze naładowany akumulator, żeby osiągnąć tutaj, jak w tym przypadku, 400 obrotów. No i moi drodzy, odkręcamy manetkę gazu na maksa. Oczywiście wcześniej mamy wkręcony ten wężyk już do otworu, tam gdzie świeca jest. Jak nie mamy takiego wężyka, no to musimy mieć dwie osoby, bo jedna osoba musi dość mocno dociskać ten manometr do otworu, a druga osoba musi odpalać skuter, no i trzymać manetkę maksymalnie wciśniętą. Także dwie osoby są konieczne tutaj. Ja będę robił sam, bo mam ten wężyk, także myślę, że dam sobie sam radę. Moi drodzy, jakie wyniki są akceptowalne? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o używany sprzęt, tak jak ten,
to jak, jeśli będę miał ciśnienie, nie wiem, 20-30% niższe, jak podaje serwisówka, to ja będę bardzo z tego zadowolony. Myślę, że nawet jak będzie 10 barów, to nie będzie źle. Silnik jest, ten akurat silnik jest w bardzo dobrej kondycji, także to będzie taki pomiar jakby referencyjny. Ja was bardzo proszę, mierzcie ciśnienia w swoich Pantheonach i bardzo was proszę, piszcie w komentarzach, jakie macie ciśnienie. Ja spróbuję zrobić takie zestawienie tych ciśnień i później zrobię oddzielny filmik albo gdzieś tam wrzucę wam na Facebooka takie zestawienie, żebyście sobie mogli porównać. Oczywiście mówię tu o silnikach 100% sprawnych jeżdżących, nie uszkodzonych, bo to nie ma sensu. Że moi drodzy, ja już powoli będę zawracał, będę jechał do domu. Zapraszam was bardzo do subskrypcji kanału, do lajkowania profilu na Facebooku, na Instagramie. Linki do tych portali będą pod filmem. Także moi drodzy, widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. Skuter jest rozgrzany. Odkręcam teraz tą owiewkę, aby dostać się do świecy. Przed odkręceniem świecy dobrze jest przedmuchać sprężone powietrze tutaj okolice świecy, żeby tam nie było jakichś zanieczyszczeń, żeby nam do środka nie wpadły. Ja to sobie zrobiłem wcześniej, jeszcze na początku. Ja mam taki manometr, o takie coś, z wężykiem. Będę używał wężyka, ponieważ tak w tych końcówkach, co wam mówiłem wcześniej, tutaj nie mam tego zaworka shreddera na końcu, także tego nie będę używał, bo to będzie na pewno przekłamanie na tym. Ale w wężyku mam już ten zaworek. O, pokażę wam. O, o, tutaj jest ten zaworek shreddera. To jest taki zaworek jak w tętkach od roweru czy w samochodzie. O. O, tutaj jest zaworek na końcu, także wtedy ten pomiar jest idealny, bo po prostu nie rozpraszy nam wężyka i tutaj nie mamy jakby powiększonej komory, o tą pojemność tego wężyka, komory spalania. Moi drodzy, mamy dzień kolejny, ponieważ miałem małe problemy techniczne z pomiarem. Po prostu zawór shredder się troszeczkę poluzował, ale już wszystko ogarnąłem. Może i dobrze, że tak się stało, bo zrobiłem też taki pomiar próbny na zimnym silniku. Musiałem oczywiście teraz silnik zagrzać ponownie. Mam już wszystko tutaj popodpinane, także będę próbował kręcić. Zakręcimy jeszcze raz. Mamy lekko ponad 10 bar. Jeszcze raz. Ok. Myślę, że wystarczy. No jest jakieś 10,2-3 bara. Gdzieś około tyle. Tak jak wspominałem wcześniej, ten manometr oszukuje, gdzieś tak zaniża pomiar o 0,5-0,6. Także można przyjąć, że jest prawie 11 bar. Coś koło tego. Jak robiłem próbę na zimnym silniku, też mi ciśnienie wyszło bardzo podobne. O dziwo, myślałem, że będzie na ciepłym trochę więcej, ale nie ma. Także tam było, nie wiem, z około 0,2 mniej. Ale to też może być błąd pomiaru. Jeszcze raz spróbuję. Bo zaworek teraz trzyma ładnie. Cały gaz jest teraz oczywiście wciśnięty. No, lekko dobija, lekko spada. Tak, 10,4 jest teraz. Także można przyjąć, że silnik wykręcił 11 bar. Czy to dużo, czy to mało? No dużo wiadomo nie jest, bo z tego co serwisówce pisze, powinno być 11,7. Czy jestem zadowolony z tego?
Biorąc pod uwagę, że skuter ma 25 lat przebiegu, przynajmniej tak na liczniku piszesz 20 tysięcy, a nawet najstarsi górale nie wiedzą tak naprawdę, jaki on ma przebieg, bo nie ma go od nowości. Także myślę, że ta kompresja 11 bar jest jak najbardziej ok i jestem z tego wyniku w miarę zadowolony. Teraz pokażę Wam jeszcze zmienię wężyk, bo ten jest z zaworkiem Schroedera. Założę taki zwykły wężyk bez tego zaworka. On jest właśnie występuje w takich chińskich kompletach z manometrem. No i zobaczymy, ile wtedy wykręci. No, takie porównanie dwóch wężyków. Ten z prawej jest z zaworkiem Schroedera, ten z lewej bez. I zobaczymy, ile teraz pokażę. Cały gaz kręcimy. Cztery bary. Zobaczę, może tam troszeczkę nie dokręciłem dobrze, ale raczej dobrze. No jest ok, mocno zakręcony. Jeszcze raz spróbuję. Cały gaz kręcimy. No jest lekko ponad 4 bary, troszeczkę, tak jak mówiłem, oszukuje trochę w dół. Także można przyjąć, że jest około 4,7 bara. Także widzicie, jaka jest duża różnica, mierząc na wężyku z zaworem Schroedera ABS. Im mniejszy silnik, mniejsza pojemność silnika, tym ten błąd będzie większy i na przykład w silniku 50 byłoby tu jeszcze mniej. Ta różnica by była większa jeszcze. Także warto zainwestować parę groszy w taki lepszy przewód, by mieć wyniki miarodajne. O, świeca wygląda tak. Ładny kolor. Jak widzicie, kawa z mlekiem, taki kolor, także spalanie jest ok. Gaźnik jest dobrze ustawiony. Tutaj producent zaleca wkręcanie tej świecy z momentem 20 Nm. Jest to świeca BR8ES. W serwisówce pisze, że do high speed, czy do jakichś większych prędkości, jak ktoś jeździ bardzo szybko, można założyć świecę BR9ES. Nie wiem, co to da, można by spróbować. Koszt jest praktycznie taki sam takich świec, także możecie próbować. Piszcie w komentarzach, czy coś Wam to dało. Ok, będę zakładał świecę. Mam tutaj nasadkę specjalną do świec. Tutaj przejściówkę z pół cala na 3/8 cala. No i klucz dynamometryczny 3/8 cala. Mam ustawione 20 Nm. Także będę wkręcał świecę. Kręcimy do momentu, jak stryknie klucz. O, jest. I jeszcze raz. Jest, pstryknę, mamy 20 Nm. Także mamy pewność, że nie przyciągniemy gwintu i że się świeca nie odkręci sama. Także moi drodzy, myślę, że to by było w tym odcinku na tyle. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!